Dzień dobry, Pani Asiu. Dzień dobry, Marcysiu. Jakie piękne okulary. Dziękuję. Jak mija dzionek? Tak sobie siedziałam, wspominałam i zatęskniłam. Za dziećmi, za gwarem i śmiechem. Ależ oczywiście też, jak najbardziej, zawsze. Ale tym razem pomyślałam o wakacjach. Te, które są teraz, będą inne niż te poprzednie. Tegoroczne wakacje będą rzeczywiście trochę inne niż zwykle, to prawda. Zazwyczaj, kiedy miałam ochotę na podróż, niepostrzeżenie przemykałam się pomiędzy regałami, a potem wybierałam sobie sympatycznego czytelnika lub czytelniczkę, wskakiwałam do kieszonki lub torebki i ahoj, przygodo! Ileż ja zwiedziłam, ileż fantastycznych przygód mnie spotkało. Na przykład z jedną czytelniczką wybrałam się bardzo, bardzo daleko na... A zresztą nie powiem, proszę zgadywać. Na biegun północny? Nie, proszę zgadywać dalej. Może na Alaskę? Też nie. Na Malediwy i Seszele? Ani na Male coś tam, ani na to drugie szeleszczące. Ha, nigdy pani nie zgadnie. Na Karabiby. Na Karabiby? No rzeczywiście, nigdy bym nie zgadła. Nie słyszałam o takim miejscu jak Karabiby, natomiast słyszałam o Karaibach. A, tak, całkiem możliwe, że myślimy o tym samym miejscu. To musiała być wspaniała podróż, Marcysiu, chociaż nie przypominam sobie, żebyś opuszczała bibliotekę na dłuższy czas. Fantastyczna! Proszę sobie wyobrazić, że wszystko zaczęło się od pewnego tajemniczego listu, w którym pewien wuj, Gustaw, zażyczył sobie, by jego rodzina przybyła jak najszybciej na jego grób. Na drugim końcu świata! Czyli na Karaibach. Dokładnie tak. To bardzo interesujące. I jeszcze jak! Najpierw płynęliśmy długo pięknym jachtem o nazwie Pierwszy Dukat z jednym znajomym panem. Siedziałam cichutko jak mysz pod miotłą. Czy dostrzegła pani ten żarcik? Wszak ja jestem myszką. Tak, dostrzegłam. Był bardzo zabawny. Ale Marcysiu, opowiadaj dalej, ponieważ twoja historia coś mi przypomina. Na początku mocno bujało jachtem i powiem szczerze, że byłam chyba nieco zielona na pyszczku. Oczywiście pod futerkiem, jak się pani domyśla. Potem Atlantyk, bo tak się nazywa ocean, który przemierzaliśmy, był spokojny i bez żadnych nieprzyjemnych zdarzeń dotarliśmy na wyspę 100 wiatraków. Była cudowna, błękitna woda, drobniuteńki piaseczek, muszle, palmy. Coraz bardziej twoja historia przypomina mi jedną z książek, które niedawno czytałam mojemu synkowi. No, możliwe, możliwe, takie zbiegi okoliczności często się zdarzają. Potem wydarzyło się coś zupełnie niesamowitego. Rodzina, z którą odbyłam tę podróż, ruszyła na poszukiwanie skarbu, który został ukryty, a później go skradziono i chyba go jednak znaleźli. Kurczę, nie doczytałam, co było dalej. Czyżby jednak to nie były twoje własne przeżycia, lecz historia z książki? Ach, no dobrze, przyznaję się. To przygoda opisana w książce. Proszę spojrzeć właśnie w tej. Barbara Wicher, Jak zostać piratem? Wyprawa na Karaiby. To tę książkę niedawno czytałam mojemu synkowi. Wcale nie dziwię się, że chciałabyś przeżyć tak fascynujące przygody, jak i jej bohaterowie. Pani Asiu, jak ja bym chciała zostać piratką. Marzę o znalezieniu mapy skarbów. No i skarbów też, oczywiście. No, czyli tak jak bohaterowie wyprawy. Tata położył zawiniątko na stole i delikatnie je rozpakował. Była to mapa, którą rozłożył z taką ostrożnością, jakby lękał się, że ta za chwilę rozpadnie się w pył. Obawy okazały się jednak bezzasadne. Zachowała się doskonale. Jedno miejsce pośrodku oceanu, oddalone znacznie od lądów i wysp, zaznaczono czarną kropką i czerwonym krzyżykiem. Obok widniał lakoniczny napis ICI oraz szereg cyfr, symboli i liter. Och, wykrzyknęła przejęta Julka. Znam ten wyraz. ICI znaczy tutaj, ale te cyfry?
To długość i szerokość geograficzna, wyjaśniła mama zdławionym głosem. Nie wierzyłem własnym oczom. Patrzyłem na prawdziwą mapę skarbów. Niby od początku naszej wyprawy wyczekiwałem czegoś takiego, a jednak trudno było mi uwierzyć. To jakaś maleńka wysepka zagubiona pośrodku oceanu. Dobrze, że Gustaw podał dokładne namiary, bo trudno byłoby ją znaleźć. Szczerze mówiąc, nie doczytałam jeszcze, jak cała sprawa się zakończyła. Czy może mi pani zdradzić tę tajemnicę? Bo aż mnie wąsiki łaskoczą z ciekawości. Marcysiu, ale jeśli zdradzę ci zakończenie książki, to odbiorę ci całą radość z jej czytania. Bardzo proszę, choć troszeczkę. No tycio, malusienieczko. Nasz pupil popatrzył na nas zdziwiony. Od kursu na psa ratunkowego minęło trochę czasu. A później jakoś nikt już z nim nie ćwiczył. Cóż, wszyscy mieliśmy wakacje. Wyglądało, jakby zupełnie nie kojarzył, o co chodzi. Po chwili jednak uniósł nieco pysk, wciągnął powietrze, coś w nim drgnęło i pognał wzdłuż plaży, jakby ktoś włączył mu tryb turbo. Rzuciliśmy się za nim. Byliśmy wypoczęci i w formie, a i tak nie mogliśmy za nim nadążyć. Źle biegało nam się po piachu. Bonus pędził jak strzała. W końcu zniknął nam z oczu, a po chwili zwycięsko zaszczeka. Jak pamiętasz, Bonus to pies? Oczywiście, że pamiętam. Choć nie rozumiem, dlaczego w książkach tak często występują psy lub, co gorsza, koty. Myszy są przecież o wiele bardziej praktyczne. Maleńkie, urocze i bardzo, bardzo inteligentne. Marcysiu! Już słucham i milczę. Moje serce biło jak oszalałe. Czułem pulsowanie krwi w skroniach, z trudem łapałem oddech. W końcu go zobaczyłem. Zatrzymałem się. Siedział nad wodą z papugą na ramieniu i książką położoną obok, głaskając naszego psa. Szczupły, wysportowany mężczyzna o ciemnych, nieco siwiejących włosach i promiennym uśmiechu. W pobliżu płynęło niewielkie ognisko, na którym piekła się ryba. Stopniowo dołączyli do mnie pozostali. Stanęli przy mnie dysząc. I co było dalej? Kim jest ten tajemniczy mężczyzna? Marcysiu, ale to musisz przeczytać już sobie sama, bo ja w tym czasie muszę zająć się książkami, które muszę przygotować dla następnych czytelników. Ale możesz się wybrać na czytelniczą podróż na Karaiby. Świetny pomysł, tak właśnie zrobię. Kto powiedział, że podróże w literaturze są gorsze? Człowiek, to znaczy mysz, nie zamęczy się, nie dostanie poparzenia słonecznego, a musi pani wiedzieć, że mam wyjątkowo wrażliwą sierść. Nie wpadnie do wody, a jeśli pojawi się tygrys lub rekin, wystarczy po prostu zamknąć książkę i już. Niebezpieczeństwo znika. To prawda. Dzięki książkom możemy przenieść się na drugi koniec świata bez wychodzenia z domu. Dlatego postanowiłam zostać myszą biblioteczną i spędzić nadchodzące wakacje w bibliotece. Piratką zostanę innym razem.